Cześć wszystkim, zapraszam na kolejny odcinek Rynek Łomża. Ale na początku chcę podziękować za łapki, komentarze i subskrypcje, bo one są bardzo ważne dla mnie. Lecimy. Tu pan nagra reklamę, niech da. Reklamę. Dzień dobry, proszę bardzo. A dziękuję. W jakiej cenie macie? No to zwykle 15 kilo, 13 zł. A. Wychodzi taniej jak złotówka tam za kilogram. A jak więcej ktoś chce, to i można. Aha, to jeszcze będzie jakiś rabat. A to zależy, ile pan chce. Ale ja mówię, no to trzeba jeździć 3 razy. Ale przy jaką będzie mieć zakładać jadę. No, żeby wyłożył mu się swoje, to no. A ja ten przyjechał, ale im pasuje. Pana ta pszenica? Tak. W jakiej cenie? Kupić tylko cenę. Cenę? Od 150 do 170. Aha, od 150 do 170. No dobra. A owiec? 130. 130. A jęczmień? 40 za czwartkę. 40. O. Dziękuję. To są. Trochę późno, byście rozjechali prawie. Chyba u pana to byłem tydzień temu, ale zapytam te żołniaki, jakie co nie. 50 i po 100 zł, zależy który. No tak, nie wszystko takie same. A te krótkie tutaj? Zależy który. No na przykład te szeki? 400 zł parę. A motyle? 500. 500. Czarne, tak? A czerwone z żółtym 300. Zawołaj tego jak tam stopa, a on już stoi. A te? Wydyśni, sztuka. W jakiej cenie te kury? Te 3 dychy. Zostać późno, zaspałeś. No trochę. No, to chodzi, idzie pan moje zrobić. Powoli. Zaraz mówię. A co to jest w ogóle? Cepelki. W jakiej to cenie? Po 2 dyszki. O, za sztukę. Za sztukę. Wystawa będzie w Białymstoku, nie wie pan? No właśnie nie wiem. No tak pytałem, rozmawiałem z kolegą, on tak bardziej jeździ po tych wystawach. No i mówi, że nic nie ma i chyba nie będzie. Ale właśnie żeśmy słyszeli, że w tym roku, że ma być. Że z powrotem już zezwolili, że ma być. Nie wiadomo, żadnych w internecie nic, żadnych informacji nie ma na temat Białegostoku. Ale tam mniej więcej ze sobą rozmawiali właśnie na YouTubie, na Gołębie, jak weszłem, to właśnie, że otwierają, że jest zgoda, że się dogadali, że będzie, ale kiedy to...
tylko. I nie wiadomo kiedy, tak? No nie wiadomo. Idzie pan wystawia wolno. Ale, halo. Zaspał po kolei. Pełne klatki. A te pawie? Pawie. Pawie, stówkę. Stówkę za parkę. Za parkę. A to jakieś pocztowe? Pocztowe. Jaka cena? Po dwie dyszki. Były mu lemansy, żółte, czerwone, czarne. Pawików było więcej, były na czerwonych ogonach. A to w jakiej cenie? Te to po dyszku. Po dyszku. Te po dyszku. Białe po dwie dyszki. Boczate po trzy. No zimno, no to wiadomo, że... A te szeryki w jakiej cenie? 100 złotych parka. 100 złotych parka. Nieważne, czy żółte, czy czerwone. Właśnie, są żółte łopie sobieczki. Tu blisko, no to tak by się człowiek przyjechał, tak? Popatrzył, co tam na tej wystawie, w Białymstoku, no ale żadnych informacji nic nie ma. Z kolegą rozmawiałem, że... Facet tu rozmawiał, że w Ciechanowie już jest. Że jest tam gdzieś na las, że będzie. Będzie. No, w Ciechanowie. To też adres nie wie pan, gdzie to może być. No to tam jest, co zawsze chyba było, na Czarneckiego było. W Ciechanowie, na ulicy. No mało informacji jakoś tak. No mało, no nie ma. A tak, dobra, tak. Panie. Dziękuję. Ja również. Zimno. Zimno, tak. Że oni jeszcze przyjdą tutaj do te budy, będą nas jeszcze będą tutaj dochowywać. Bo jak tam nie będzie im zabraknie na te kryty, to komornik im zapierdoli, pójdą albo pod most, albo przyjdą do budy. No. Dobra, nie ma problemu, jak to przyleci, to pomogę. Reżyser, ty za długo śpisz. No, dobra. No czasem tak bywa. Kurwa, teraz to co, ty co będziesz nagrywał? Puste klatki jakieś sprzedane? No może nie wszystkie jeszcze. Trzeba rano być, kurwa. Dzwonił do mnie gość. Teraz was dwóch chodzi? To chyba już od jakiegoś czasu. Bo tu w czasie już jeden kula kamerował. To od jakiegoś czasu już będę. Jaka to cena tych
kosztowych? 70 zł sztuka. A tych czarnych? To jest kotego. Telefon mogę dać na tej. Proszę mówić. 666 327 348 staropolskie. Mam nadzieję, że będzie słychać. A to na wiadomościach jakich jest, pani? To na YouTubie będzie. Na YouTubie. Tak? Na YouTubie. Nie wiem, czy pan tam umie. Umie pan? Ja pracowałem. A w jakiej cenie miodek u pana? 4 dychy. 4 dychy. Dzisiaj gości mówi, że żona obejrzała filmik tydzień temu i dała mu żyć, bo zobaczyła reniferę i przyjechał po reniferę. Przez ten filmik? Tak, mówi, że na filmiku zaczęła, bo ja, żeby bez renifera nie wracał. A jaka cena tej wiatrówki? 240, 350, 650. Na koniec zapraszam do subskrybowania. To dla mnie bardzo ważne. Jakiś link do wystaw umieszczę pod tym filmem. Cześć.